Witam Państwa bardzo serdecznie, mówi Piotr Łukowicz. W tym krótkim poradniku chciałbym powiedzieć na temat tego, jak można zrobić dwunastościan, a dokładnie jak można zrobić go na trzy różne sposoby. Pierwszy sposób jest bardzo prosty. Musimy w konfiguracji włączyć sobie wtyczkę, która jest w grupie Add Mesh i nazywa się Regular Solids. Jeżeli wezmę taką wtyczkę, włączę, w tym momencie mam pod Shift A menu Mesh z dodatkową opcją, która nazywa się Solids. I stamtąd wybieram sobie bryły platońskie i dodekahedron. To jest pierwszy sposób na wstawienie dwunastościanu. Jest to geometrycznie prawidłowy dwunastościan, piękny i w ogóle super. Najprostszy sposób, ale jeżeli tej wtyczki ktoś nie ma, to w tym momencie staje przed niełatwym całkiem zadaniem. Spróbujcie sami wykonać taki dwunastościan, na przykład z pojedynczego pięciokąta. Zaręczam, że nie jest to takie proste. Dlatego istnieją inne sposoby i jednym z nich jest wykorzystanie oczywistego dosyć rozwiązania, jakim jest wstawienie na scenę ikosfery. Jeżeli wstawimy taki obiekt i mu się przyjrzymy, to zauważymy, że pewne jego krawędzie ustawiają się w kształcie pięciokąta. Jest tak dla każdego wierzchołka, na który popatrzymy. Dlatego wystarczy teraz do takiej bryły dodać sobie modyfikator, który nazywa się bevel. Ten bevel przestawiamy na przykład w procent i ustawiamy tutaj około 33%, aby dodatkowo ściąć wierzchołki. Ścięcie wierzchołków odbywa się w ten sposób, że jakby do tego wierzchołka w kierunku normalnym dodawana jest taka krawędź ścinająca. No i w pewnym momencie mam coś, co jest dwunastościanem dokładnie. Wystarczy wcisnąć Apply, otworzyć sobie panel i w trybie edycji usunąć powtarzające się wierzchołki, których mamy tutaj po trzy w każdym wierzchołku. Naciskam zatem W, wybieram opcję Remove Doubles. No i są usunięte, ale aby to działało, czasami trzeba zwiększyć promień tego Remove Doubles, ponieważ wierzchołki nie są w bardzo małej odległości, lecz w jakiejś niewielkiej, większej troszeczkę niż tolerancja standardowa tego narzędzia. To jest również dwunastościan, który jest dodatkowo lekko obrócony. Mogę go postawić sobie tutaj z boku. Tak samo mogę dodać również ten, który miałem w solidach, jako bryła platońska. Niech on sobie stoi tu. Mogę go też ustawić w ten sposób. I teraz ostatnia metoda, najbardziej korkołomna dla hardkorów prawdziwych. Możemy zrobić taki dwunastościan w dość łatwy sposób ze zwykłego sześcianu. Proszę zobaczyć, mam tu zwykły sześcian. No i cóż, teraz w trybie edycji zaznaczę górną ścianę. Następnie nacisnę Alt-P, aby zastosować operację Poke Face. Następnie ten wierzchołek w środku za pomocą Ctrl-Shift-B zamieniam na płaszczyznę, którą rozciągam sobie na przykład gdzieś dotąd. OK, następnie zaznaczam dwa wierzchołki, przez Alt-M łączę je operacją Merge w centrum. To jest jeden taki wierzchołek z drugim połączony. Teraz Shift-R mogę wcisnąć, aby powtórzyć tę operację i mam już połączone. Trzeba zrobić tego typu akcje. Następnie na następnej ścianie, którą tutaj sobie zaznaczyłem, robię znowuż operację Alt-P, aby uzyskać Poke Face, Ctrl-Shift-B, rozciągnięcie ścian. I teraz wierzchołki łączę w ten sposób. Alt-M, o takie coś. I teraz to już jest chyba widoczne. Zaczynam mieć tutaj coś na kształt pięciokąta. A więc wystarczy teraz, że na tej ścianie również zrobię taką operację. Alt-P, Ctrl-Shift-B. I teraz tutaj połączę sobie te wierzchołki w ten sposób, aby uzyskać taką oś pionową. A więc centrum, tutaj to samo. Już mam pewien zarys pięciokąta. Tutaj znowuż będzie trzeba zrobić to symetrycznie. Linia będzie pozioma. A więc znowuż Alt-P, następnie zaznaczam wierzchołek prawym klawiszem, Ctrl-Shift-B, aby go wyciągnąć. No i robię sobie teraz te dwa, zdaje się, połączyć tak. A więc Alt-M, centrum, Shift-R, powtórzenie operacji. Tutaj będzie trzeba zrobić ścianę w pionie, a więc Alt-P, Ctrl-Shift-B. Teraz łączymy te wierzchołki. I ostatnia ściana dolna w tym momencie. Znowuż ta sama operacja, szósty raz. W przypadku sześcianu można to wytrzymać. I teraz te dwa łączymy za pomocą Alt-M w centrum i te dwa również. Dobra, to co dostaję, to jest sześcian, który wygląda w ten sposób. Te krawędzie można teraz pozaznaczać w trybie krawędzi. A więc taka, taka, ta jest do zaznaczenia. Tę trzeba również zaznaczyć i tę, a więc zaznaczonych jest tutaj 2, 4, 6 krawędzi tak naprawdę. I te krawędzie oczywiście są nierównej długości, w związku z tym teraz mogę, zaznaczywszy te krawędzie,
wcisnąć Shift-S i wybrać Selection to Grid. W tym momencie wierzchołki z tych krawędzi ustawią się dokładnie w osiach siatki. Popatrzę jeszcze z różnych kątów, z różnych rzutów, jak to wygląda. Myślę, że jest dobrze. No i teraz pozostaje sprawa, jak zamienić taki układ na coś, co będzie 12-sianym forenem. I tu wystarczy zrobić prostą operację, mianowicie zwyczajnie przeskalować odpowiednie ściany. Znaczy nie ściany, tylko krawędzie. Naciskam S, mysz trzymam gdzieś z boku i skaluję do tego momentu, aż uzyskam w miarę proste ściany. I to jest właśnie teraz. W tym momencie wydaje mi się, że jest OK. Chociaż nie, nie jest OK, ponieważ coś mi się tu popsuło. Myślę, że to jakoś tak by trzeba było zrobić. O! Jeszcze tak patrzę. Nie, nie jest prosto. Proszę zobaczyć, że krawędzie, które są tutaj, są nieidentycznej długości. Mam nadzieję, że to widać. Te tutaj. Dlatego jedną z nich trzeba odpowiednio przeskalować, tak aby całość była rzeczywiście symetryczna. I z tego co patrzę, to tutaj te krawędzie mają trzy jednostki małe blendera od brzegu. Natomiast ta jedna, którą trzeba będzie przeskalować, ma zdaje się dwie. Zaraz zobaczę, która to była. O, ta tutaj. Ta ma chyba troszeczkę za małą długość. A więc ją należy trochę rozciągnąć, skalując. I następnie Shift-S Selection to Grid. No i teraz zaznaczam te dwie krawędzie. Te dwie krawędzie za pomocą Circular Select to robię. I te dwie. No i teraz mam znowu swoje krawędzie wszystkie zaznaczone. Wystarczy tylko, że wcisnę jedynkę, aby być widok od przodu. I zacznę skalować tak, aby krawędź, ta, którą tutaj mam, wydawała się prosta. Nie jest ona identyczna z idealnym 12-ścianem. Jest to pewne przybliżenie takiej bryły, ale mimo wszystko jest to 12-ścian. Co prawda bardzo taki jakby krzywy. Dobra, teraz tak, przełączę się może do wierzchołków. I teraz, aby ten 12-ścian odpowiednio wyprofilować, nacisnę W, a później Smooth. I taką operację można powtórzyć kilka razy. No widzę, że tutaj jest troszeczkę za dużo razy powtórzona. Ja to robiłem wcześniej. 9 kroków powtórzenia to jest trochę za dużo. Weźmy jeszcze raz. Smooth, 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 smooth. Widzę, że nie wychodzi to za dobrze tutaj, ponieważ on się niestety, ale w przykry sposób wziął i zdeformował. Trudno się mówi. Weźmy w takim razie, zaznaczmy jeszcze raz te krawędzie. Weźmy sobie tutaj tak Edge, Shift G, aby zaznaczyć podobnej długości krawędzie. Są tutaj zaznaczone. Teraz mogę przeskalować tak, aby uzyskać w miarę tutaj ten sam kąt. Oczywiście to jest na oko i wiem, że za to mnie będą chcieli rozstrzelać tak zwani puryści graficzni, no ale mówię, że to jest metoda przybliżona, w związku z tym nie należy tu liczyć na super matematyczną dokładność. Teraz po tej operacji pozostaje tylko obrócić ten nasz obiekt tak, żeby wydawało się przynajmniej, że on stoi w miarę prosto, trochę pomniejszyć. I proszę zobaczyć, to jest prawie, że dokładnie 12-ścian. To, co można jeszcze zrobić, to przeskalować go, używając specjalnego rodzaju wyświetlania, który jest na panelu Shading w grupie Matcap. I stąd można wybrać sobie coś błyszczącego, na przykład taki bardzo błyszczący shader. I teraz tak, jeżeli on jest odpowiednio gładki, to ściany powinny mieć dokładnie ten sam odcień. I to mogę sprawdzić, no, skalując go do tego momentu, aż będzie dokładnie to samo. To oczywiście pozwoli mi zbliżyć się do dobrego przybliżenia ścian. No i mam teraz obiekty, które wyglądają dokładnie jak 12-ściany foremne. No i to jest wszystko, co chciałem pokazać. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.